odpoczął na dobre. Już mamy tam pierwszego galopiarza. To chyba Brandy Hornline albo Daniel Premier, który z tych dwóch koni. Tam z tyłu też Diable Maya. Mocno rozciągnięta stawka, jak zwykle przy w takich sytuacjach, w których konie galopują. A tam z przodu to chyba jest Eden Pierzi. Ale głowy nie dam, bo słabiutko niestety widać. Na pewno faworyt Diego de Bisset jest w tej czołowej stawce. Na miejscu piątym, na miejscu szóstym. Nie wiem, czy to z przodu nie jest full trot. Jedynka Balivern Urua i full trot numer 13. To jest czołówka, Furnika też jest blisko. Blisko jest również Diego de Bisset. Esprem de Gespre także. No i za moment konie pojawią się na prostej finiszowej. Próbuje uciec Eden Pierzi. Blisko jest Balivern Burua, czyli trzynastka i jedynka. I już są na prostej finiszowej. Przejście dostała czwórka Diego. Tutaj do wewnętrznej Esprem. I on poszedł. I to chyba jest na czele Esprem. Tak, tutaj z przewagą. Nie, to chyba, proszę Państwa, to Furnika, ale zagalopowała, ależ nieszczęście. Furnika zagalopowała i walczą Brandy razem z Eden Pierzi i także jeszcze Esprem tutaj walczył o zwycięstwo. Ależ pech, proszę Państwa, Jessiki Michalczewskiej i Furniki. Klacz zagalopowała na ostatnich metrach, a już prowadziła o kawał.